Joseph Conrad jest klasykiem światowej literatury nowoczesnej i obok Fryderyka Chopina najbardziej znanym polskim artystą za granicą. Urodził się jako Józef Teodor Konrad Korzeniowski w 1857 roku w rodzinie szlacheckiej w Berdyczowie. Obecnie znajduje się tam jego muzeum. Gdy miał kilka lat, cała rodzina Korzeniowskich została zesłana w głąb Rosji za działalność patriotyczną. Jako nastolatek rozpoczął życie marynarza, pływając pod francuską i brytyjską banderą. Pisarzem został dopiero w wieku 38 lat, ale zanim zaczął publikować, nazwał się Josephem Conradem. Pisał w języku angielskim. Akcja jego utworów toczy się w krajach niemal wszystkich kontynentów. Jego bohaterami są ludzie wielu narodowości. Z tego względu można go nazwać pisarzem prawdziwie europejskim. Pisze o sprawach uniwersalnych. O honorze w Lordzie Jimie, o polityce i władzy w Nostromo, o okrucieństwie i terrorze w swojej najsłynniejszej powieści Jądrze ciemności. Dokładnie zgłębia psychikę ludzką, zastanawia się, czy honor jest ważniejszy niż życie, gdzie są granice ludzkiej wierności i odpowiedzialności. Ze względu na trudną historię, jego tułaczkę i życie emigranta, Konrad przez współczesnych mu krytyków był nazywany pisarzem bez kraju i języka. Dzisiaj częściej jest określany jako człowiek trzech kultur: polskiej, angielskiej i francuskiej.